Jeśli chodzi o ochronę plantacji, opiera się ona na mieszanym systemie ochrony, to znaczy w pierwszej fazie wzrostu prowadzimy ochronę chemiczną, niemniej jednak przy tego typu uprawie staramy się ograniczyć tę ochronę do minimum z racji tego, że jest to uprawa tunelowa, gdzie rośliny są dużo bardziej wrażliwe na wszelkiego rodzaju zabiegi chemiczne, natomiast bardzo silnie współpracujemy z firmą Kopert, która nam dostarcza całą ochronę biologiczną oraz zapewnia dostępność zapylaczy. W tym przypadku są to czmiele, ale o tym mam nadzieję, że powie kolega Tomek Domański z firmy Kopert, który akurat dzisiaj wizytuje naszą plantację. Tak, dzisiaj akurat jestem na wizytacji tutaj plantacji. O Ciebie mogę powiedzieć, że gospodarstwo naprawdę wkłada bardzo dużo pracy i nakładów w to, aby jak najmniej pryskać, aby stosować jak najmniej środków chemicznych. Tutaj możemy zobaczyć, na końcu tuneli są siatki. Zabezpiecza to od nalotów szkodników. I teraz w tym momencie będziemy starali się maksymalnie ograniczać stosowaną liczbę zabiegów środków ochrony roślin. I poprzez zabezpieczenie mechaniczne oraz wprowadzanie pożytecznych roztoczy, co w tej chwili jest tutaj wprowadzony Ambycerius cucumeris, będziemy starali się i prowadzili do tego, aby ograniczyć populację wciornastka oraz przędziorka na plantacji. Jeżeli chodzi o zapylacze, natomiast są tutaj regularnie wprowadzone czmiele w ulach na tupol, równomiernie rozmieszczane na całej plantacji, po to, aby zapewnić jak najlepszy kształt, najlepszą jakość i jednocześnie smak owoców. Sprawia to, że wszystkie owoce są równe i ich piękny wygląd to nie jest właśnie efekt jakichś zabiegów chemicznych, tylko po prostu odpowiedniej pracy zapylaczy oraz odpowiednio dobranej ochrony. Jeżeli chodzi o ogólnie pojętą ochronę i zarządzanie całym gospodarstwem, najważniejszy jest właśnie monitoring. I tutaj możemy zobaczyć, że stosowane są pułapki lepowe, które służą do monitoringu, niebieskie i żółte. Żółte przede wszystkim do monitoringu mączlików, wciornastków i mszyc, natomiast niebieskie są najczęściej wyłapują wciornastki. I w ten sposób mamy pogląd na to, jak wygląda populacja szkodnika i możemy odpowiednio wcześnie reagować, właśnie wprowadzając odpowiednie organizmy na uprawę. Jeżeli chodzi o walkę ze szkodnikami, tutaj w przypadku truskawki mamy dwa podstawowe szkodniki, które są dużym problemem, czyli wciornastek i przędziorek chmielowiec. Podstawowym organizmem pożytecznym, który wprowadzamy, jest Ambycerius cucumeris w postaci tutaj saszetek Tripex. Takie saszetki wprowadzamy na każde 2 metry. Te dobroczynki, które wychodzą z saszetek, stopniowo kolonizują plantację i zwalczają ciornastki i jednocześnie przędziorki. Jest to uniwersalny dobroczynek, który jest właśnie polifagiem i zjada tak naprawdę wiele różnych gatunków szkodników. W następnej fazie, jeżeli byłby większy problem, stosujemy dobroczynka wielożernego, czyli Ambycerius cucumeris w postaci sypanej, aby spotęgować jakby proces namnażania się dobroczynków w uprawie. Oraz w przypadku infekcji, ataku przez przędziorka, wtedy wprowadzamy dobroczynka szkarniowego, Phytoselius persimilis. I tutaj wszystko zależy od skali problemu. Jeżeli problem jest mniejszy, wprowadzamy pół, czasem jedną sztukę dobroczynka na roślinę. I ten proces trzeba powtarzać co tydzień, tak naprawdę. Jeżeli mamy takie punkty, w których atak przędziorka jest bardzo duży, wtedy wysypujemy nawet po kilkanaście dobroczynków w danym miejscu, aby po prostu bardzo szybko ugasić ten punkt zapalny, który pojawia się na plantacji.